funkcjonariusze wydziałów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy wsparciu dolnośląskich antyterrorystów zatrzymali 3 osoby podejrzane o kradzież z włamaniem do bankomatów. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, wieku od 27 do 37 lat. Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli linię produkcyjną metamfetaminy, prekursory oraz ponad 1000 porcji gotowego już narkotyku, a także prawie 3 kg marihuany. Policjanci zabezpieczyli busa wykorzystanego do popełnionego przestępstwa oraz kominiarki, amunicję, magazynek, pasy transportowe i liczne telefony komórkowe. Według ustaleń policji sprawcy mają na swoim koncie 1 kradzież z włamaniem oraz 2 usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatów. 3 tygodnie wcześniej bolesławieccy policjanci zatrzymali w tej sprawie 1 osobę, udaremniając kradzież z włamaniem do bankomatu i odzyskując pojazd pochodzący z przestępstwa. Zatrzymany mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Był on członkiem grupy, która teraz została rozbita przez policjantów. 39-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego usłyszał 5 zarzutów. Mężczyzna odpowie za usiłowanie kradzieży z włamaniem, posiadanie broni i środków odurzających, paserstwo pojazdu pochodzącego z przestępstwa oraz ucieczkę przed policjantami. Kolejni zatrzymani w zależności od roli pełnionej w przestępstwach odpowiadać będą za kradzieże z włamaniem do bankomatów, posiadanie i wytwarzanie narkotyków oraz nielegalne posiadanie amunicji. Wszystkim podejrzanym grozi teraz kara do 10 lat więzienia.